17:36, proszę Państwa, drugi zawodnik. Mamy kolejnego zawodnika, Barczewski Marek. 17:43. I 17:52, Zakrzewski Szymon. Miejsce drugie zajął Maćkowski Maciej z wynikiem 17:36. Wielkie brawa należą się tym, że osobom to dobre rezultaty. Bartosz od razu odskoczył w pozostałej grupie biegaczy na 5000 metrów, natomiast tutaj walka zacięta była do samego końca o miejsca 2-4. Pan Zakrzewski Szymon 17:52, Barczewski Marek 17:43 i Maćkowski Maciej 17:36. I biegnie kolejny zawodnik z numerem 338, finiszuje, prosimy o brawa, o klaski na ostatnich finiszowych metrach i już tutaj widzę pani, zakłada mu medal na szyję, tak, jest to Kowalik Paweł z wynikiem 18:58. Pan Kowalik Paweł, Komorówka Podlaska, 18:58. Miejsce piąte. A my z niecierpliwością wypatrujemy kolejnych zawodników, którzy sukcesywnie będą meldowali się na biegu 5 km na finiszu. Natomiast już niebawem pojawią się zawodnicy na 10 km. Jestem bardzo ciekaw, jak rozgrywa się ten dystans, jak wygląda rywalizacja na dyszkę. Już niebawem o tym się dowiemy. A ja tymczasem spoglądam na trasę i widzę kolejnego zawodnika, właściwie zawodników, którzy dobiegają do mety. Spójrzmy, jaki numer startowy zbliża się. 249, za chwilę dowiemy się, kto to jest. Brawo, brawo, tak, pięknie, wspaniała rywalizacja i już melduje się na mecie kolejny z zawodników. Lewandowski Jan z Mogilna, 20:18. I kolejny zawodnik, Andler Daniel, Inowrocław, 20:24. Zawodnik z numerem 15, proszę Państwa, czarny numerek startowy. Brawo, brawo, brawo. Jest pierwszy zawodnik na 10000 metrów. 35:38. Fitarz Damian, Mogilno. Proszę Państwa, bardzo dobry rezultat. Mieszał się tutaj nam sprytnie w tłum, ale na samym finiszu go wychwyciłem. Mamy pierwszego zawodnika na 10 km. Fitarz Damian, Mogilno, 35:38. Bardzo dobry rezultat, troszeczkę powyżej 3:30 na kilometr. Bardzo dobrze i tu mamy kolejnego zawodnika z Mogilna, Chlebowski Bartłomiej, z wynikiem 21:08. Ada, to twoje dziecko. Jeszcze raz przypomnę, właśnie zameldował się przed chwileczką zawodnik na 10 km. Pierwszy zawodnik, Sitarz Damian, 35:38. Bardzo dobry czas, naprawdę. O, a tutaj już mamy z numerem 312 finiszującego zawodnika na 10 km. Jest drugi zawodnik, 162 numer na 10 km. I kto to jest, proszę Państwa? Świątkowski Paweł. Świątkowski Paweł z Trzemeszna z wynikiem 36:50. Następny, ja pierwszy. Trzecie miejsce, Rezulak Paweł. Rezulak Paweł. 36:50. I finisz, piękny finisz zawodników. Hałczaj Marcin, 22:16. Mikołajczyk Kasper, Mogilno, 22:21.
Kolejny zawodnik finiszujący na 5 km. Tam na tablecie jest takie okienko, można to wyłączyć? No to takie, jest. Takie, takie, taka z reklamą z gamą małą. Jarczaszek, Krzysztof, Zanikowo. 22-33. I następny zawodnik, Sadłowski Filip, Mogilno, 22-44. A tutaj widzimy panie, pierwsze panie. To tutaj w kilometrze mamy właśnie Nowicka Monika Godzina. Trzecia na 5 km, 22-54. Prosimy o brawa. I Szczepaniak Sebastian, 23-04 z Mogilna. Tak, finiszują kolejni zawodnicy na 5 km. Szczepaniak, Mielcarek Agnieszka, Gąsawa, 23-17. Biela Żółtyna, Kruszwica, 23-19. I kolejny zawodnik, widzę tutaj z numerem 303, finiszujący na dystansie 5 km. Zaraz zobaczymy, jaki rezultat uzyskał. Czech Kamil, Płaczkówko, 23-45 na 5000 metrów. Data ma 51. I Gasparinka, Jensport, 23-52. Mamy kolejną panią na mecie. Któż to jest? Zabrowska Beata, Życin, 24-04. Prosimy o brawa, mamy kolejnych zawodników, właśnie z numerem 169, Tomasz Czajda. Ciężko było. I wynik 39-17. Wielkie brawa. Jest to piąta, 20 km. Finiszują kolejne zawodnicy, mamy tutaj Kaczyńskiego Damiana z Mogilna, Nowak Wojciech. Ale nie siadaj, Wojtek! I kolejna pani z numerem 213 melduje się na mecie. Bożymowska Judyta, 24-43, a tu już widzimy zacięty finisz. Biegaczy na 5 km. Wojtuch, żyjesz? Czerwiński Marcin, 24-50, i Michalak Marek, 24-50. Chodź, ja mam wodę. Pojawiła nam się kolejna grupa zawodniczych i zawodników, którzy ścigają się na ostatnich metrach. I tu z numerem 134 widzimy zawodnika biegającego na mecie. Za chwilę dowiemy się, kto to jest. Pan Ryszard Szymański, 40-14. Piękne. Hitko Arkadiusz, 25-22. Numer 135 zawodnik przyszedł na 10 km. No ja 24 mogę mieć. O, czekaj, tata. Wilk Daniel, 40-30, ósmy zawodnik na 10 tysięcy metrów. A tymczasem finiszuje numer 141. Juźwiak Artur, 40-44. Na 10 km. Kolejna grupa biegaczy, znajdujący się na lecie, numerem 309. Dawaj, Marcin! Zawodował się właśnie na lecie, zawodnik numerem 309, za Karenko, Marcin, Mogilno. I tam słyszę ostry doping kolejnej grupy ścigającej na lecie. Łuseczka Ewa, Niechowo, 26-36. Kowalski Wojciech, 26-38. Potrzebowski Marek, Bydgoszcz, 26-40. Nikt nie odpuszcza, że wszyscy walczą o te cenne sekundy. Każdy chce uzyskać zapalę Polaka, te 216 numer. 40. Solec Kujawski, Dzielak Artur, Nowocław, 28-47, Jaśkiewicz, Wysyła Mogilno, 28-47. Przepraszam, czy mogę państwa prosić? Praszczak Tadeusz, Janikowo, 28-56, licz Wysyła Mogilno, która niemalże jednocześnie przekroczyła linię mety. Kowalska Daria, Polski Jarosław, Wietrzak Anna, 29-09 i Lisiecki, Jura, Mogilno, 24-10. Jest, jest Tomasz Grzęda. Ten zawodnik, o którym niejednokrotnie mówiłem, bardzo dobry, biegający niegdyś
startujących klubach na organizacji zawodnik mistrz Wojska Polskiego, mistrz sił powietrznych. Tomasz Grzęda, Szydłowie 44-23. Ale nie możesz tutaj się nagrywać. I mamy kolejnego zawodnika z numerem 50. Nie możesz tutaj stać. Najmniej się nawet Zieliński Bartłomiej Mogilno, 44-40. Jeszcze mamy. Galus Niebyta, 29-45. I pani Górem, 36 to jest. Sobczak Dorota Gniezna, 29-51. Numer 160, już za chwileczkę przekroczy numer linię mety. Jest to pan Stawicki Kacper, Mierucin, 45-05. Czyli można by wyliczyć, że to jest czas po 4:30 na kilometr. Tak to wygląda. Takie tempo uzyskali zawodnicy na 10 km, którzy obecnie przekraczają linię mety. Numer 171, któż to jest? Szymański Piotr, Klecze, proszę Państwa, 45-30. Nadyszkę, bardzo dobry rezultat. I panie ścigające się na finiszu, 279. 279, Alchniewicz Aleksandra Torun, 30-43. Wałczyński Łukasz, Kujawski Wiesław Mogilno, 30-44. Gwiazda Roman Mogilno, 45-50. I kolejny zawodnik na mecie z numerem 36. Jest to Kujawski Paweł. Namieśnik Krzysztof Inowrocław, 46-09 na dyszkę. I pani, która finiszuje, przekracza linię mety. Jest to Kolasińska Justyna z Torunia z wynikiem 31-25. Numer 111. Miejsce 39. I czas 46-43. Nowak Patrycja, Padniewko, 31-44. Ostry finisz, ostry finisz, tak? Jeszcze się tu ścigają na ostatnich metrach zawodnicy. Wiśniewska Anna z Poznania, 46-56. Kowalski Dawid Gniezno, 46-56. I oklaski, tak, prosimy jeszcze o doping, oklaski na zawodników na dalszych pozycjach drużyny. Tak, to jest potrzebne, szczególnie kiedy walczą te ostatnie metry i najlepsze wyniki. Nogok Michał z Bydgoszczy oraz Palacz Violetta, 47-15, taki sam wynik uzyskali zawodnicy. 142 numer startowy, już to jest. Krzyżanowski Robert, przepraszam, Bydgoszcz, 47-33. Sienkiewicz Paulina, Piły, 47-33. Troszkę do tyłu, Sienkiewicz, kibice, troszkę do tyłu, więcej miejsca, tu coraz więcej ludzi. Baran, Zuzanna, Mogilno, 32-44. Lichocka Paulina Mogilno, 32-52. Lichocka Paulina. Dalczak Ewa, Janikowo, 32-57. Musi przekroczyć linię mety właśnie Krakowski, Krzysztof Mogilna z czasem 48. Właśnie, tym samochodem. Wyjdź kadr! Gąsowicz, Waldemar Strzelno, 33-17 i ostry finisz. Laskowski Hubert, Golak Grzegorz, Szydłowski Patryk z Mogilna, 48-24. Kertykowski Marcin, 48-32. Przechodźcie dalej! Przechodźcie dalej! 48-32. Marek Lucjan, Barcin, 33-40, Radeczka Radeczka z Mogilna, 33-40. Wsiądźcie do tyłu, hej! Wieczory Łukasz, Gąsawa, 48-52. I zacięty finisz. Dawaj do końca, Mateusz Tomek! Grzechowiak Marek, dawaj, Kasper, dawaj! Paweł, 49-00. Jeszcze nie? Nie, on tak po prostu. Klejewski Tomasz, Mogilno, 7-10, 49-09, proszę Państwa.
I mamy kolejną zawodniczkę, która właśnie meduje się na mecie. Brawo, brawo! Z numerem 299. Kochanowska Aleksandra Bydgoszcz. 34-27. Wieczorek ma Marika. 34-32. Elisa Kinga i Nowrocław. 34-35. Teraz liczna grupa właśnie, tak, jeszcze ich dopingujemy, jeszcze ich pomagamy, do samego końca, świetnie, świetnie. Już to jest. Krygier Ewa, Pilaski Tomasz, 49-56. Tomaszka Katarzyna Piła, 49-56. Grabik Maja, Rabiszyn, 49-59. Andryszak Gradek, Robczyn. 50-04 i kolejny zawodnik, który właśnie przekroczył linię mety. Olaf Jakub, Poznań, 50-15. Bernaciak Mateusz Mogilno, 50-22. Mazurkiewicz Kacper, Parlinek, 50-28. I brawo, 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 pięknie, uśmiechnięci. Tak jest. Proszę zobaczyć, jak potrafią się bawić wszyscy na wesoło. Biegacie po bardzo fajne środowisko, spotykają się na biegach, rywalizują, wspominają, analizują, ścigają się i o to właśnie chodzi. To jest zdrowa rywalizacja i kolejni zawodnicy przekraczają linię mety. Pana Szagada, Magileński Radosław, przepraszam, 35-54, Siuda Sebastian, 50-56, Bydgoszczy. Szymański Dariusz, Klecze, 50-56. Kolejna zawodniczka. Przepraszam, ale pani tutaj nie może zostać, bo się nagrywa. 15. Tymczasem 131, numer startowy. To jest Kochanowski Nikodem Bydgoszcz, 51-27. Amroziewicz Beata Robia, 36-27. Danowski Marcin Poznań, 51-30. Tymczasem do mety zbliża się grupa 6 biegaczy. O, więcej, więcej, jeszcze jest finisz, ostry finisz, 119 numer startowy. Prosimy o brawa, prosimy o pomoc jeszcze na tych ostatnich metrach. Tomaszewski, Krzysztof Toruń, 51-16. Przepraszam, ale pan tu nie może Czajkowski stać. Czajkowski Maciej. Czajkowska Patrycja, 36-51. Staszkiewicz Lucyna Bydgoszcz, 51-59. Grzelak Andrzej Mogilno. Przepraszam, ale pan tu nie może stać. I kolejni zawodnicy. Grzelak Andrzej. Następni zawodnicy to i mamy tutaj pana Wojciecha Szczęsnego, sponsora również tychże zawodów. Teraz zobaczymy na rezultaty. No takie medale. Staszkiewicz Lucyna, Bydgoszcz, 51-59. Dobra, ale finisz. I kolejni zawodnicy przekraczający linię mety. Nie wczytuję, nie wczytuję wyniku na tablecie. A ja nie robię zdjęć. A kto robi tym aparatem? To jest ja chętna. Nie ma nikogo. Szanowni Państwo, przypominam, kto ukończył bieg. Gdzie one są? Proszę o... Nie ma nikogo. Pudełeczku ładnie tutaj przestawiacie, tak aby firma pomiarowa nie miała tego. Ona ma zieloną kłódkę, ale naprawdę nie wiem, gdzie ona teraz jest, jeżeli poznam, bo ja cały czas tutaj jestem. Wyniki online na stronie do pogrania. I kolejny zawodnik Kowalski Mikołaj Mogilno, 54-02. Tymczasem kolejna... Można gdzieś sprawdzić, czy numerek się drukuje, czy nie? To wsią... Adamska Karolina, 54-11. A tutaj z numerem 40.
mógłby pan przejść, bo tutaj się nagrywa? Marek Kruszewca, 54-20 i trójka zawodników, która niemalże w jednej sekundzie wpadła na metę. Dziółkowski Wyczysław, Piksiennik Adam, Piksienniczego. 54-27 czas. Kolejny zawodnik to Czaplicki Tomasz, Szelno 54-37. I właśnie linię metry przekroczyła Rosińska Magdalena Trzemeszko 54-45 oraz Brybczyńska Justyna Piech 54-50. I finisz zawodnika z numerem 82. Zaraz dowiemy się, kto to jest. Wełnic Karol, Rokietnica 55-05. Ja już widzę kolejną grupę biegaczy, zawodniczek i zawodników, którzy właśnie zbliżają się do mety. Prosimy o brawa, prosimy o doping, o klaski. Finiszują w pierwszym biegu Babskim Lasem. Tak jest, pięknie. Już przekroczyli nie mety. Zarych Tarkard, już Mogilno, 55-24. Dobre, dobre. Kraśny Arkadiusz, Graczyk Alicja. Fury Karol, 55-31. Kolejna osoba, Krygier Mirosław, Moczyński Leszek, Bydgoszczy z czasem 55-44. I numer 186. Jasińska Dorota, biega nowo, 56-05. A tutaj finisz zawodnika z numerem 21. Już mówię, jaki czas. Siekierka Zbigniew, proszę Państwa, Barci z czasem 56-20. Brawo, brawo. Kolejne zawodniczki, kolejni zawodnicy. Mamy tutaj Augustyniak Piotr, zawodnik z Bydgoszczy 56-37, Strzelecka Małgorzata 56-35. Przepraszam, mogę Państwa prosić? Mama, chodź. Jest kolejna osoba. Brawo, brawo. Prosimy o wsparcie. Prosimy o klaski na tych ostatnich finiszowych metrach. Bo to właśnie najtrudniejszy moment. I jest 96. Pas numer 96. Jaki to czas? 57.09. Dudek Jacek. Roślinowo. Oraz... Jak pani Marmaro? Krygier Katarzyna Gąsawa, 57-14 i zacięty finisz, proszę Państwa, cóż to za emocje na samym końcu. Zaraz zobaczymy, kto tak ostro finiszowa. I sobie we wtorek wspomniałem. Kasprowicz Aleksandra, Radukiewicz Mikołaj, Czech Daria, Wołowicz Hanna. Na 57-29 i 57-32. Mydłem do. Ale no, 10 km na wystał rezultat. Teraz przyczepę i do Mogilna. 57-32. I mylują się nawet jak kolejni zawodnicy. Pani z numerem 27. Mam aktualizację, ale o, dobra, teraz chyba czytałem. Chwilę pewnie potrzebował czasu. Na 3 kilometry, które ma gminę Miśana. Ja przypomnę, to jest zabezpiecza pomiar czasu, jest to firma Maratonczyk. Przypominam Państwu, żeby dawać chipy. W okolicy start mety znajduje się pilotę zaraz po przekroczeniu mety. Proszę o zwrot chipu. Kolejni zawodnicy docierają na metę.
portalem, zrobimy zdjęcie. Właśnie, właśnie. Gosie, weź, Gosie, chodź do portalu. Przepraszam, ale pan nie może, bo ja tu nagrywam. Idziemy do tyłu, idziemy. Ty, nie widzę. Nie ma jej? Tu idzie z tyłu. Samochodzie. No. Może dojdzie, że idę odpalić. I piękny finisz. Proszę o brawa, proszę o brawa. Tak jest. Finiszują. 29 numer startowy dobiega właśnie moment zawodnik, który startował na dystansie 10 km. To był zawodnik z numerem 29.